Wymiana ciepła to fundamentalne zjawisko występujące w przyrodzie i jest szeroko wykorzystywane w technologii. Odgrywa kluczową rolę w systemach energetycznych, przemysłowych i klimatyzacyjnych. W dzisiejszym odcinku omówię dla Was wymienniki ciepła, czyli urządzenia do transferu energii cieplnej. Wymiana ciepła to proces przekazywania energii cieplnej z ciała lub medium o wyższej temperaturze do ciała lub medium o niższej temperaturze zgodnie z drugą zasadą termodynamiki. Proces ten zachodzi do momentu osiągnięcia przez ciała stanu równowagi termicznej. Rozróżniamy trzy sposoby wymiany ciepła. Jeden z nich to przewodzenie. Energia cieplna przekazywana jest przez bezpośredni kontakt cząsteczek materiału. Występuje w ciałach stałych oraz niektórych cieczach i gazach o małej ruchliwości cząsteczek. Konwekcja. Przenoszenie ciała w wyniku ruchu płynów lub gazów może być naturalna. Ruch odbywa się wówczas poprzez zmianę temperatur i gęstości medium lub wymuszona poprzez np. wentylator wytwarzający strumień powietrza lub pompę obiegową przemieszczającą płyn oraz promieniowanie. Jest to energia przenoszona za pomocą fal elektromagnetycznych. Wymiennik ciepła to urządzenie służące do przekazywania energii cieplnej pomiędzy medium roboczym, cieczami lub gazami. Jest szeroko stosowany w systemach ogrzewania, chłodzenia oraz procesach przemysłowych. Wymiana ciepła odbywa się na zasadzie konwekcji. Medium o wyższej temperaturze oddaje energię cieplną poprzez ścianki wymiennika do medium o niższej temperaturze. Medium robocze nie mieszają się ze sobą, dzięki czemu możliwa jest wymiana ciepła poprzez różne substancje, np. wodę kotłową i czynnik chłodniczy w pompach ciepła. Przykład zastosowania wymiennika ciepła znajdziemy w systemie rekuperacji. Wymiennik odzyskuje energię cieplną z użytego powietrza wywiewanego z pomieszczenia i przekazuje ją do świeżego powietrza dostarczonego z zewnątrz. Wymiennik jest tak skonstruowany, że powietrze przepływając przez jego kanały nie miesza się ze sobą, dzięki czemu do pomieszczenia trafia świeże, czyste i ogrzane powietrze. Tutaj w rogu znajdziecie link do materiału, w którym szczegółowo omawiam budowę i zasadę działania na przykładzie rekuperatora ściennego z ceramicznym wymiennikiem ciepła. Jakie mamy rodzaje wymienników? Istnieje ich wiele rodzajów na rynku, które różnią się budową i sposobem działania. Do najbardziej popularnych należą rurowe, wykorzystują system rur, przez które przepływa medium, znajdują zastosowania w przemyśle chemicznym, energetycznym i spożywczym. Płaszczowo-rurowe składają się z pęku rur umieszczonych w płaszczu, przez który przepływa medium, stosowane najczęściej w przemysłowych instalacjach. Regeneracyjne, wykorzystywane do magazynowania i ponownego wykorzystania ciepła. Oraz płytowe, składają się z pakietu płyt, między którymi przepływa medium. Charakteryzują się wysoką efektywnością, kompaktową budową i właśnie ten rodzaj wymienników ciepła omówię dla Was szerzej w dzisiejszym materiale. Medium robocze w instalacji porusza się z określoną prędkością, a jego przepływ może przyjmować jedną z dwóch form – laminarną albo turbulentną. Przepływ laminarny charakteryzuje się uporządkowanym ruchem płynu w równoległych warstwach, bez wzajemnego mieszania się tych właśnie cząsteczek. Z kolei w przepływie turbulentnym ruch płynu jest taki chaotyczny, a jego elementy intensywnie się mieszają, co zwiększa efektywność wymiany energii pomiędzy właśnie tymi mediami. Liczbą kryterialną pozwalającą ocenić charakter przepływu na podstawie jego głównych parametrów jest liczba Reynoldsa. Jest to bezwymiarowa liczba, która wyraża stosunek sił bezwładności do sił lepkości w danym przepływie. Wymienniki płytowe, jak już wcześniej wspomniałem, składają się z zestawu płyt ułożonych naprzemiennie, między którymi przepływają media o różnych temperaturach. Kanały wymiennika mają odpowiedni kształt przetłoczenia, który przyczynia się do zwiększenia tej powierzchni wymiany, zmniejszenia się osadzenia zanieczyszczeń i osiągnięcia przepływu turbulentnego właśnie, który jest pożądany do intensyfikacji procesu wymiany
ciepła. Przetłoczenia przyjmują najczęściej kształt jodełki i można wyróżnić takie dwa bazowe rodzaje. Jeden z nich to jest high theta. O ostrym kącie ułożenia tych jodełek osiągana jest dzięki temu wyższa wydajność współczynnika przenikania ciepła, ale niestety występują większe opory przepływu. Oraz kolejny jest to low theta. O kącie rozwartym występują tutaj mniejsze opory przepływu, ale uzyskiwana jest niższa wartość tego współczynnika przenikania. Wymienniki płytowe możemy podzielić ze względu na kierunek przepływu. Jeden z nich to przeciwprądowy, czyli medium robocze porusza się w przeciwnych kierunkach, co zapewnia większą efektywność wymiany ciepła. Kolejny rodzaj to współprądowy. Medium płyną w tym samym kierunku, wymiana ciepła jest mniej efektywna. I kolejny to krzyżowy, jeden płyn przepływa prostopadle do drugiego. Takie wymienniki stosowane są na przykład w układach chłodzenia pojazdów samochodowych. Wymienniki współprądowe znajdują zastosowanie w aplikacjach, gdy zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura ścianek płyty mogłaby uszkodzić medium właśnie wrażliwe na ciepło lub zimno. W pompach ciepła z kolei stosowany jest przeciwprądowy wymiennik, który właśnie pozwala uzyskać wyższą sprawność wymiany energii cieplnej. W tym momencie mam przed sobą wymiennik polskiego producenta Promag, który składa się z 42 płyt o łącznej powierzchni wymiany 1,9 m2 i nominalnej wydajności 8 kW. Wymiennik wykonany jest ze stali nierdzewnej, łączony jest za pomocą metody lutowania. Lutowany płytowy wymiennik ciepła to rodzaj płytowego wymiennika używanego do przenoszenia ciepła między dwoma cieczami. Lutowane płytowe wymienniki ciepła są znacznie mniejsze niż uszczelkowe takie płytowe wymienniki ciepła. W tej technologii płyty są łączone bezpośrednio w procesie lutowania twardego, co eliminuje potrzebę stosowania uszczelek i grubych płyt ramowych. Lutowane płytowe wymienniki ciepła nadają się do zadań związanych z ogrzewaniem właśnie, wentylacją i chłodzeniem ze względu na wysoką przewodność ciepła, odporność na korozję i wytrzymałość mechaniczną. Wracając do naszego wymiennika, jest to wymiennik typu woda-gaz. Przystosowany jest do przenoszenia wysokich ciśnień występujących ze strony czynnika chłodniczego, gdzie szeroko wykorzystywany w pompach ciepła czynnik R32 przy temperaturze 50 stopni osiąga ciśnienie ponad 31 barów. Krótce od strony wodnej mają rozmiar 1 cala, natomiast krótce od strony gazowej są wykonane pod rozmiar rur calowych. W tym przypadku jest to rozmiar 5/8. Dzięki temu możemy tutaj bezpośrednio zalutować rurę lub użyć tego typu złączki, które są również dostępne w naszej ofercie. Dzięki temu de facto ułatwiamy sobie pracę, bo możemy takie złączki w warunkach warsztatowych wygodnie wlutować do tego wymiennika, a następnie podczas montażu w ciasnym miejscu, na przykład właśnie podczas wymiany w pompie ciepła, już tylko skręcić wymiennik od strony wodnej i od strony gazowej na te właśnie wcześniej zalutowane złączki. W tym miejscu zostawię wskazówkę, mianowicie podczas lutowania krótca lub rury bezpośrednio do wymiennika należy zastosować lut miedziano-fosforowy o wysokiej zawartości srebra, aby właśnie uzyskać połączenie dyfuzyjne łączonych materiałów. Podczas lutowania musimy też zwrócić uwagę na technikę, aby nie uszkodzić połączeń wymiennika i doprowadzić do jego ewentualnego rozszczelnienia. Więcej informacji na temat procesu lutowania oraz doboru odpowiednich spoiw znajdziecie w moim materiale, link wrzucam w opisie. Pompa ciepła działa na tej samej zasadzie jak klimatyzator czy układ chłodniczy, czyli wykorzystuje obieg chłodniczy do transportu ciepła. Urządzenia te składają się z tych samych kluczowych elementów, czyli sprężarki, parownika, skraplacza i zaworu rozprężnego. Główna różnica polega na ich przeznaczeniu i kierunku przepływu ciepła. Pompa ciepła pobiera energię z tak zwanego dolnego źródła. Dolnym źródłem może być powietrze, grunt, woda lub różnego rodzaju ciepło technologiczne. Następnie transportuje ją do górnego źródła, czyli systemu ogrzewania lub
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. W domach jednorodzinnych najczęściej stosuje się pompy powietrzne i gruntowe. Zasada działania pompy jest następująca. Parownik przekazuje energię cieplną z dolnego źródła do czynnika chłodniczego, co następuje podczas przemiany fazowej, czyli zamiany cieczy w parę. Aby ta przemiana mogła nastąpić, niezbędne jest dostarczenie energii z zewnątrz, czyli pobranie ciepła z otoczenia. Pompy są oczywiście zasilane energią elektryczną. Pompa jest w stanie pozyskać energię z powietrza, nawet przy skrajnie niskich temperaturach otoczenia rzędu -20-25 stopni Celsjusza. Następnie podgrzany czynnik chłodniczy zasysany jest w formie pary do sprężarki, gdzie zachodzi proces sprężania. Sprężony czynnik o wysokiej temperaturze i ciśnieniu trafia właśnie na wymiennik ciepła, który w pompie pełni funkcję skraplacza. W tym miejscu wymiennik transferuje energię cieplną do medium grzewczego, które trafia następnie do zbiornika buforowego lub jest bezpośrednio transportowane do instalacji grzewczej w pomieszczeniach. I na końcu skroplony czynnik trafia do zaworu rozprężnego, gdzie obniżane jest jego ciśnienie i temperatura, i następnie do parownika, a proces wymiany ciepła rozpoczyna się na nowo. Dla prawidłowego działania układu jest kluczowe dobranie odpowiedniego wymiennika ciepła. Zastosowanie zaworu czterodrogowego pozwala obrócić obieg chłodniczy. Dzięki temu pompa może służyć również do chłodzenia pomieszczeń. Z reguły w takim układzie montowane są dodatkowo tak zwane klimakonwektory. W ofercie wielu producentów możecie znaleźć urządzenia ścienne czy kasetonowe, które współpracując z pompą ciepła pozwalają na efektywne chłodzenie pomieszczeń. Puszczenie obiegu w trybie chłodzenia do instalacji podłogowej niekoniecznie będzie dobrym pomysłem. Może po prostu dochodzić do wykraplania się pary wodnej z pomieszczenia na podłodze po przekroczeniu punktu rosy, czyli temperatury, w której właśnie ta para zaczyna się skraplać. Warto w tym miejscu też wspomnieć, że możliwość obrócenia obiegu chłodniczego występuje też oczywiście w klimatyzatorach. Funkcja ta polega na obróceniu obiegu chłodniczego jak w pompie ciepła. Jest to realizowane za pomocą zaworu czterodrogowego. Wówczas parownik przyjmuje funkcję skraplacza, a skraplacz funkcję parownika. Klimatyzatory do grzania są często wykorzystywane w pomieszczeniach roboczych czy do grzewania domków letniskowych na przykład. Konstrukcja wymiennika płytowego bezspornie niesie ze sobą szereg zalet, takich jak wysoka wydajność, kompaktowe rozmiary czy łatwość wymiany w przypadku awarii. Urządzenie to ma jednak wady, o których należy tutaj wspomnieć. Płytowy wymiennik ze względu na konstrukcję kanałów jest podatny na zabrudzenia, zwłaszcza gdy instalacja jest uzupełniona zwykłą wodą. Jeżeli do układu zastosujemy wodę o dużej twardości, istnieje ryzyko osadzania się kamienia na kanałach, co będzie skutkować spadkiem jego wydajności. W płytowym wymienniku ciepła dochodzi do dużych spadków ciśnienia medium roboczego oraz taka główna wada to jest możliwość wystąpienia rozszczelnienia podczas tak zwanego defrostu. Jeżeli dojdzie do sytuacji zalodzenia wymiennika w jednostce zewnętrznej pompy, urządzenie przejdzie w tryb odmrażania poprzez zmianę obiegu chłodniczego. Wymiennik płytowy przyjmuje wówczas funkcję parownika i będzie do niego trafiać rozprężony czynnik o temperaturze poniżej zera. Przy chwilowym braku przepływu wody w instalacji grzewczej w skrajnych przypadkach może dojść do zamarznięcia tego medium w kanałach wymiennika i uszkodzenia go. Dojdzie wówczas do wymieszania się czynnika chłodniczego z wodą lub ucieczki czynnika i finalnie do unieruchomienia całego układu grzewczego. Wymienniki ciepła stanowią kluczowy element systemów energetycznych i przemysłowych, pozwalają na oszczędność energii i poprawę efektywności procesów. Wybór odpowiedniego rodzaju wymiennika zależy od specyficznych wymagań danego zastosowania i warunków, w jakich będzie pracować. Jeżeli wymiennik uległ awarii i jest potrzeba jego wymiany lub konstruujecie układ z wymiennikiem i poszukujecie sprawdzonego produktu, zapraszam na naszą stronę, gdzie znajdziecie wymienniki polskiego producenta Promag o różnej wydajności. Aby być na bieżąco z nowymi materiałami, pozostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia!